Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów. Nie wierzę, że to powiem, ale już w 50. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu z serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym dzwoneczku. Paweł, to jest nieprawdopodobne. No, że już za nami 50 odcinków. Jak ty się z tym czujesz? Szczerze? Dziwnie, bardzo dziwnie, bo nawet nie sądziłem, że wytrzymam 2 odcinki. Ja pamiętam, jak to się tak zaczynało. No dobrze, przygotowywaliśmy się w sumie tak z 3 miesiące do tego podcastu, bo pierwsze to były przymierzenia do tytułu, jaki podcast będzie nosił. Jaki to ma być format, dla kogo to ma być, logotyp, tak, no. Cała kampania marketingowa za tym szła. No to już była poważniejsza rzecz, bo już wcześniej kombinowaliśmy z jakimiś podcastami, jakimiś nagraniami wideo również. I to się kończyło tak na 2-3 odcinkach, bo to były fajne eksperymenty, ale tutaj to już poszliśmy na grubo, tak na nową sprawę. Tak, ale ja sądzę, że też czasy wymusiły, że najwyższa pora, żebyśmy mieli ten swój podcast, żebyśmy mogli tutaj z naszymi słuchaczami, widzami, a szczególnie też czytelnikami serwisu podzielić się tą wiedzą, bo jakby nie patrzeć, też to jest taki szybki przekaz i dostęp do tej wiedzy. No ale to wszystko też jest zasługa wielu dobrych duszyczek, które od samego początku wspierają naszą inicjatywę. Dlatego jakby z tego miejsca w imieniu swoim oraz Pawła bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym dotychczasowym oraz przyszłym gościom, którzy odwiedzili nasze skromne progi. Nie zapominamy również o naszych wspaniałych, wiernych słuchaczach oraz widzach wspierających nas od samego początku. Dziękujemy. Dziękujemy. W związku z tym, że to już jest 50. odcinek, razem z Pawłem przygotowaliśmy dla Was taką, mamy nadzieję, wyjątkowy odcinek. Jak powiesz, że to będzie mała rzecz, to przysięgam. To za chwilę. Wyjątkowy odcinek podcastu, który będzie podzielony na 2 części. W tej odsłonie podzielimy się z Wami pierwszą 50 najbardziej naszym zdaniem najlepszych soundtracków z muzyką do gier wideo. No, najlepszych to może za dużo powiedziane, takie, które warto byłoby znać, może tak. Ale im bliżej tej takiej dziesiątki, no to zdajemy sobie chyba oboje z tego sprawę, że to jest taka dziesiątka, która trochę zmieniła oblicze muzyki do gier, trochę zrewolucjonizowała, prawda, pewne elementy. Tak, nie wiem, ja tak myślę, Pawle. Myślę, że jak myśmy chyba tak układali tą listę, to tak chyba podchodziliśmy też do tego. Szczerze, a propos układania tej listy, jak padł ten pomysł, jak zaczęliśmy szukać tych wszystkich tytułów, tych wszystkich albumów, to doszedłem do kilku takich wniosków. Po pierwsze, jestem zdecydowanie stary i zagrałem w swoim życiu zdecydowanie za dużą ilość gier. I tych gier przez 3 dekady powstało naprawdę bardzo dużo. I tutaj druga kwestia, że to już
Im dalej się posuwamy w czasie, tym większy udział jest na przykład gier niezależnych, między innymi. Oj, zdecydowanie. Te AAA-owe to już tak trochę troszkę mniej, troszkę słabiej jakościowo podchodzą do muzyki, a tutaj już wchodzą indyki. No jeszcze to nie jest ta luka, jeszcze nie łatają tej luki, ale już powoli zbliżają się do tego miejsca. I jak zobaczycie sobie tą pierwszą pięćdziesiątkę, którą wymienimy, to zobaczycie te zmiany. Zdecydowanie. Bo nie wiem, czy ty kiedykolwiek czytałeś takie topki na mainstreamowych sajtach. Czytałem i powiem ci, że w 90% zawsze kompletnie się nie zgadzałem. No ja mniej więcej to samo, ale możesz zauważyć, że pojawiają się w sumie te same tytuły, zwłaszcza sprzed lat. No i, to są głównie te najważniejsze, najważniejsze i najbardziej znane gry tak naprawdę. Ale wiesz, z czego to wynika? Nie. Domyślasz się, z czego to może wynikać? No ja sądzę, że to wynika po prostu z tego, że te osoby, które przygotowywały tę listę, to one siedzą w tamtych czasach, bo grały w tamte te gry. A jeżeli to były młodsze osoby, no to miały gdzieś tam okazję ograć, ale nic poza tym za bardzo nie znają, nie interesują się tą muzyką do gier. I to z tego, ja sądzę, że to jest taki główny powód, dlaczego te listy tak bardzo są zbliżone do siebie. Jednak niestety, ale... To jest właśnie takie smutne, to jest takie kopii w klej. Tak, ale wiesz co, duża część graczy... No serio, Jestem przekonany, nie wiem, 60% może graczy, albo nawet i więcej, niestety, i to mówię odważnie, graczy jak zarówno prasa, czyli dziennikarze, nie słuchają muzyki do gier. Raczej, wiesz, nie słuchają na takiej zasadzie jak my na przykład, tak? Że my, dla nas to jest jakaś tam, powiedzmy, pasja. Ja nikogo nie obwiniam za to, żeby, nie wiem, słuchał takiej ilości, jak my to robimy, tak? Ale jeżeli, no przepraszam, jeżeli się przygotowuje taką listę, no to się powinno przygotować trochę do tej listy, tak? Jednak posłuchać trochę tej muzyki. Nie wiem, no to jest taka moja skromna... Zwłaszcza, że w ciągu nawet tych ostatnich 10 lat wyszło naprawdę dużo tytułów ze świetną muzyką, ale mimo wszystko no, nie trafiają czy na dużo? Te listy. Znaczy wiesz, na tyle, że spokojnie można by je zawrzeć w tej topce nawet 25, no nie? Gdzieś by się tam znalazły. Sądzę, spokojnie. Że tak. Dziesiątka na pewno. No ale dobrze, no wyselekcjonowaliśmy z Pawłem 100 albumów, z czego dzisiaj przedstawimy wam tylko taką pierwszą pięćdziesiątkę od miejsca setnego. Finałową listę pokażemy dopiero przy setnym odcinku podcastu, czyli w przyszłym roku chyba. I to będzie dramatko. Bo może się coś zmienić. Praktycznie mamy ją przygotowaną. Wątpię, żeby się do tego czasu coś pozmieniało, no ale przypominamy, że też nasz wybór Pawła i mój. No, w tym wyborze nikt inny z redakcji nie brał udziału i też nie było łatwo, ale ktoś musiał jakby to zrobić. Na pewno dla części osób nasze wybory będą takie krzywdzące, ale samo to, że znalazły się na liście te płyty, no to coś już znaczy, tak sądzę, że niezależnie od tego, na jakim miejscu się ulokowało. Właśnie dobrze, że użyłeś tego słowa krzywdzące. Ja pamiętam, jak rzuciłeś ten pomysł, żebyśmy przygotowali tam tą listę 50, to sobie powiedziałem, kurczę, to jest chyba trochę za dużo, może zróbmy takie, nie wiem, 10-20 i tu wtedy mi powiedziałeś, że to będzie trochę krzywdzące. I ja się tak chwilkę zastanowiłem, sobie powiedziałem, kurde, jednak rzeczywiście, no bo w ciągu, tak jak powiedziałem, w ciągu tych 30 lat powstało mnóstwo gier, mnóstwo świetnej muzyki i mielibyśmy ich tak trochę olać? No nie bardzo. Znaczy wiesz, gdyby to tylko ode mnie zależało, to bym zrobił na przykład topkę 1000, no nie? Albo 10 tysięcy gier. To jak będziemy mieli tysięczny chyba odcinek podcastu, to wtedy możemy o czymś takim pomyśleć. No dokładnie. Natomiast sądzę, że ten przekrój będzie z przeciągu około, nie wiem, 40-50 lat, bo niektóre płyty są nawet, te albumy są, pochodzą z lat 80. Tak więc sądzę, że to jest taki przekrój. Myślę, że to jest dosyć sprawiedliwe, bo to jednak taki
złote czasy chyba dla muzyki do gier zaczęły się już w latach 80. i trwały tam do końca lat 2000. Tak, takie mam wrażenie. No ale dobrze, ale dzisiaj też wyjątkowo nie będziemy się dzielić tym, co ostatnio słuchaliśmy. Dlatego może, Pawle, od razu przejdźmy do samej listy. Zatem, na miejscu setnym Papa and Yo. Muzyka Briana Di Oliveira, kompozytora, który teraz jest praktycznie dosyć znany kompozytor, no bo ostatnio Resident Evil 8 Village muzykę skomponował, między innymi kompozytorami, w tym nawet Marcinem Przybyłowiczem. Nie wiem, czy ty pamiętasz tą grę, bo to gra była wypuszczona w 2012. Ja pamiętam tylko zapowiedź, jaka się pojawiła chyba na kanale YouTube PlayStation, albo nawet na którymś E3. Nie tak. Pamiętam, coś takiego. To było tak bardzo niszowe, ale to już było wtedy widać, że to będzie takie mega, mega niszowe. Ja teraz jeszcze z ciekawości niedawno sprawdziłem, ile oglądalności, ile wyświetleń miał trailer. No i to miał chyba ze 20 tysięcy, a to jest tytuł sprzed kilku ładnych lat. No tak, no w kilku słowach to była bardzo malutka gra, chyba bodajże kolumbijskiego studia. Ja pamiętam, że ja z Brianem miałem wywiad nawet, jeżeli jeszcze wtedy jako początkujący kompozytor. On chyba w Kanadzie mieszka obecnie, ale chyba urodził się w Kolumbii, jeżeli dobrze pamiętam. I pamiętam, że też jakby ta cała gra i też muzyka przez Briana to była taka forma trochę oczyszczenia się z pewnych myśli, grzechów z dzieciństwa, no bo tam było opowiada o tym, jak chłopiec, który jest przez ojca alkoholika, no jednym słowem spowierany, no to on ucieka w taką, powiedzmy, wyobraźnię, w taki świat. W skrócie, bo naprawdę nie chcę tu się wdawać w szczegóły, bo jak będziemy z Pawłem zaraz tak na czynniki pierwsze każdą grę i muzykę tutaj wam rozkręcać, no to nie zdążymy w tą godzinę 15 minut. Sama muzyka, ona była bardzo folkowa. I pamiętam, że co najbardziej mi utknęło z tej ścieżki dźwiękowej to wokalne utwory, przepiękne wokalne utwory przez chóry dziecięce. Tam był jeden chłopiec, który też bardzo taki, powiedzmy, nostalgiczny sposób pokazuje takie oczyszczenie. Tam też jest ten tekst, jest bardzo ważny. W ogóle dla kompozytora, jak dla twórcy gry, to była bardzo ważna gra. Właśnie, dobrze. Właśnie na to zwróciłem uwagę, na ten chór dziecięcy, bo jest bardzo, ale to bardzo rzadko wykorzystywany, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, i to jest najgorsze, to mi się wierci w głowę i nie da mi spokoju, że jak usłyszałem po raz pierwszy tę muzykę, ona skojarzyła mi się z którąś inną grą, którą znałem, kojarzyłem, tylko niestety, bardzo żałuję, wyleciała mi z głowy, ale była tak naprawdę bardzo charakterystyczna i bardzo mi te melodie to przypominały. Strasznie. Może kiedyś, może przypomnę sobie i o tym napiszę, może na przykład na Twitterze swoim. To będzie straszne. Tak jest. Miejsce 99. Parappa the Rapper z muzyką autorstwa Masaya Matsura i Yoshihisa Suzuki. Nie jest to pierwszy tytuł rytmiczny na konsolę, ale jedna z pierwszych, ale taka, która wypromowała tak naprawdę ten gatunek i jeden chyba z najlepiej sprzedających się tytułów na pierwsze PlayStation, na naszego szaraczka. 97 rok chyba bodajże to był. Dokładnie. To był naprawdę... Sama muzyka. Tak, to był naprawdę świetny tytuł, ale sama muzyka to... Ten rap to był taki bardzo umowny. To było tak naprawdę śpiewanie z pod rytmem. No fenomenalne piosenki, dokładnie. Cała masa utworów, cała masa gatunkowa tak naprawdę. Wielki kolorowy świat. Ale też to nie była... Jeśli dobrze pamiętam, to gra nie była aż taka prosta. To znaczy im...
Im dalej graliśmy, im dalej się pojawialiśmy w innych konkretnych światach, tym, no cóż, trzeba było się wykazać rytmiką i ogarnianiem swojego pada. A tak czy inaczej, sama muzyka bardzo przypadła ludziom w pamięć, bo była bardzo prosta, bardzo melodyjna, no i wiadomo, z racji tego, że to była trudna gra, ludzie wielokrotnie powtarzali konkretne momenty i ta muzyka po prostu wierciła się w głowę. Ja na przykład mam w swojej głowie ten motyw, który towarzyszył podczas zdawania prawa jazdy i ten... A, trzy takie. Zdawanie prawa jazdy. Drugie to, kiedy tańczyliśmy z jaraną żabą. Był takim trochę Jamajczykiem chyba. To jest chyba twój ulubiony utwór. Tak, a teraz mój ulubiony utwór, czyli pan Cebula. Nie, no Cebula jest mistrzostwem. Nie, mi się wydaje, że od tego się wszystko zaczęło. Możliwe, wiele dzieci jest takie możliwe. Zaczęło jockeyki nosić do tyłu, w sensie z czapką do tyłu, z daszkiem i zaczęło udawać, że mając lizaka pali papierosa. No, ale jakby nie zachęcamy do tego. Nie zachęcamy, zachęcamy zagrać tak naprawdę, bo to jest kawał historii. Posłuchać tak muzyki, posłuchać również muzyki szczególnie. Dobrze, no to na 98. miejscu Far Cry 3, Blue Dragon, zespołu Power Glow. Myśmy troszeczkę o tej muzyce w ostatnim podcaście rozmawialiśmy, o Retroway i Synthwave'u, tak więc jakby tutaj was zachęcamy i odsyłamy do przesłania tego odcinka, bądź do przeczytania artykułu napisanego przez naszego dobrego kolegę Marcina Maślankę. I co można powiedzieć, no w skrócie, muzyka, sama gra, no to wiemy, to był dodatek DLC, taki troszeczkę niepoważny, do w miarę bardzo dobrej, udanej odsłony Far Cry 3 z muzyką, jeżeli dobrze pamiętam, Briana Taylora. I co? Muzyka, czy sama gra odniosła ogromny sukces, no postanowiono zrobić DLC w takim świecie futurystycznym, no i Power Glove, no to była pierwsza gra, no to jest 2013 rok, czyli to jest praktycznie niespełna 2 lata po tym, jak Hotline Miami pierwsza chyba i druga część namieszały na rynku, szczególnie pod kątem też muzyki. No i też ta muzyka ma ten taki wydźwięk synthwave'owy i pamiętam, że no to się bardzo dzisiaj dobrze tego słucha i sądzę, że no jakbyśmy pominęli tą pozycję i nie wrzucilibyśmy ją na naszą taką, powiedzmy, tą topkę wszechczasów, to no bo to byłoby wówczas no, krzywdzące. Sądzę, że niejednokrotnie tego słowa dzisiaj będziemy używać, tak więc wybaczcie za to. A więc na pewno zasłużone te 98. miejsce. Pawle, 97. 97. miejsce należy do Dark Souls z muzyką Motoi Sakuraby i Yuji Takenouchi. Przepraszam, jeśli czyjeś nazwisko źle wymieniłem. Powiem to tak, jak mówiłem o tym wielokrotnie, że jakiekolwiek Soulsy, od Soulsów się odbiłem. To jednak nie są gry dla mnie, ale dałem temu szansę, jeśli chodzi o muzykę, zwłaszcza, że Motoi Sakuraba stoi u mnie w ścisłej topce ulubionych kompozytorów, więc no, dałem pierwsza szansę. Pierwsza dziesiątka jak nic. Jak najbardziej, więc dałem mu jak najbardziej szansę. I powiem to tak, jeśli iść twoją teorią pod tytułem, czy muzyka do gier może sprzedać grę, jeśli w nią, nie wiem, nie graliśmy albo nie widzieliśmy nigdy gameplayu i tak dalej, byłoby to naprawdę bardzo blisko. Przyznaję, to był monumentalny soundtrack, miejscami może nawet bardzo, zdarzały się również oczywiście cichsze momenty, ale tu byłem pod wielkim wrażeniem tego, co Sakuraba zrobił, bo znam go ze zdecydowanie innych gier, które w ogóle klimatem nie pasują do Dark Soulsów, także tutaj zrobił, wywarł na mnie naprawdę potężne wrażenie. I no myślę, pokazał, że to jest... Pokazał zupełnie nową twarz, tak? W tej muzyce. Myślę, że to jest fajny początek dla kogoś, kto chciałby się Soulsami zainteresować. Przynajmniej od tej muzycznej strony. A jeśli chodzi o grę, no ja się tu nie wypowiem. Trzeba powiedzieć szczerze, że ona jest bardzo trudna w odbiorze i bez obrazu tym bardziej ciężko ją jakoś... Mm-hmm.
nie wiem, pozytywnie ocenić, tak więc jeżeli macie na tyle odwagi i czasu, to jakby zachęcamy do ogrania tej gry, szczególnie teraz po tym, jak Elden Ring no, zdobywa szczyty list. Dobrze, 96. miejsce, Fallout 3, Inon Zur i to był rok 2008 rok i pamiętam, że ja byłem wtedy chyba na Gamescomie i miałem okazję zobaczyć jakby pierwszą taką rozgrywkę tej gry. Pamiętam ten temat główny, który Inon Zur skomponował i sądzę, że on teraz wybrzmiewa przez kolejne te odsłony Fallouta. W mojej opinii tak. Ja uważam, że znaczy nie będę tam do Marka Morgana, bo który napisał przepiękną ambientowe tematy do pierwszych dwóch odsłon, takie powiedzmy bardzo post-apo, to ta muzyka we Falloutie trójka, ona ma zupełnie inny wydźwięk. Ona już nie jest taka właśnie pokazująca zagładę świata. Nie wiem, mam takie wrażenie momentami. Ona już tak nie brzmi, ale dobrze przedstawia na przykład elementy tej wizji fabularnej producentów tej gry i sądzę, że ona chyba z tej nowej trylogii, bo tam wiemy, że później był Fallout 4, chyba Fallout 76, tak chyba, to... Fallout New Vegas jeszcze się wcześniej pojawił. Jeszcze New Vegas, ale ja nie wiem, czy Inon Zur robił, już teraz nie pamiętam. A to ja sądzę, że jakby no to z tej quadrylogii, no to jest chyba jedna z, jak nie najlepsza odsłona pod kątem... Znaczy tak, bo tutaj to, co powiedziałeś, tu bardziej skupia się... Szukam takiego pojęcia, ale tu bardziej skupia się na takiej muzyce eksploracyjnej. Czyli wiesz, już jesteśmy po zagładzie nuklearnej, już ludzie się. Tak? No dokładnie, ludzie się już przyzwyczaili tak naprawdę do tego świata i tak naprawdę wychodzą już z tych swoich pieczar i muszą zobaczyć ten świat, jak on wygląda. Więc tutaj była potrzebna muzyka, która no, zdecydowanie z innego poziomu, może tak. Mhm. No dobrze, Pawle. Miejsce 95. Tak, miejsce 95. Jet Set Radio Hideki Naganuma. Jedno z moich ulubionych gier na Dreamcast. Ale, jeśli macie Dreamcast, to musicie. Gra, ale ta muzyka jest tak powykręcana. Macie tam J-pop, macie hip-hop, wszystko macie jest. Funk, elektronika, J-Fusion, rock, jest. Acid jazz, trip-hop. Cholera wie, co tam jeszcze tak naprawdę się zdarzy, przyznam szczerze. To jest jeden wielki miks, ale taki bardzo przyjemny. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądały, jak brzmiały ta końcówka lat 90., początek lat 2000, no kurde, lepszego soundtracku nie znajdziecie, ludzie. A to jest mega powykręcany soundtrack. No w ogóle nie jest Tony Hawk. To jest zdecydowanie inny poziom. Naprawdę polecam serdecznie Jet Set Radio z muzyką Naganumy. To jest po prostu fenomenalna rzecz, którą dało się stworzyć na Dreamcasta. Ja się też pod tym podpisuję, ale nie jest taka łatwa odbiorze, to już od razu zaznaczam. No, ale dobrze. Czekamy, może kontynuacja powstanie kiedyś. No teraz ma, w tym roku, tak? Znaczy, nie pierwowzór Jet Set Radio, ale jakby w tej samej stylistyce i też jakby Hideki... Duchowy spadkobierca. Tak jest. I Naganuma się chyba nawet pochwalił jednym z utworów, które ma się pojawić na soundtracku i filsy wróciły. Zgadza się, już się nie umie doczekać, żeby na swoim Switchu pograć. Dobrze, no to 94. miejsce i tutaj zrobię prawdopodobnie wstawkę, no bo sądzę, że to wymaga wstawka tym utworem. No, Command Conquer Red Alert, Frank Klepacki, dosłownie Hell March. A 96 rok, ja pamiętam, że ja w tą grę zagrywałem się na pierwszej konsoli Sony PlayStation. Miałem specjalnie kupioną myszkę po tą konsolę, żeby grać, bo na kontrolerze bardzo się ciężko grało. Co się w tej muzyce nie działo? To mało powiedziane, ale sam pomysł na motyw główny przygotowany przez Franka Klepackiego, to naprawdę to chyba się mogło tylko wydarzyć w latach 90. Bo ja nie wiem, czy ktoś teraz by wpadł na pomysł, żeby tak sprytnie pierwsze jakby już takty
pierwsze dźwięki już pokazują nawet nie tyle, że to jest, będzie gra militarna. Z takim mocnym uderzeniem. Ojeju. Z mega mocnym. Mhm. Z mocnym uderzeniem. Sądzę, jest tam kilka utworów, które gdzieś też wpadły mi w pamięć. Zresztą tam cały czas muzyka nam przygrywa, ale ten motyw główny, no ciarki przechodzą, jak się słysza, szczególnie na koncercie, jeżeli ktoś miał okazję. Pawle, 93 miejsce. 93 miejsce, Shovel Knight z muzyką Jake'a Kaufmana. Tak, chyba najlepsze dzieło moim zdaniem. Jego. Tak, to jest jego szczytowe osiągnięcie. Znaczy, Jake Kaufman już wcześniej robi dla Way Forward, dla studia Way Forward, mnóstwo muzyki, między innymi dla Shantae, dla takiej serii. Ale myślę, że Shovel Knight przedstawia, jest takim typowym przedstawicielem takich gier 8-bitowych, które ja na przykład znałem z czasów Pegasusa, czyli na przykład DuckTales. Ewidentnie, no zresztą, no cóż, jeśli zagracie Shovel Knight. No dokładnie. Fantastyczna muzyka. Nie tylko taka przygodowa, taka mocno skoczna, ale bywają również takie powolniejsze momenty, ale no chiptunowa ona jest. Mimo wszystko tak, też, mimo wszystko mocno chiptunowa, mocno przygodowa, taka energiczna. Mówię, bywają takie momenty trochę spokojniejsze, ale też nie spuszczają aż tak za bardzo z tonu, jak na przykład melodia, którą można usłyszeć w mieście, tak? Tak, ale w przypadku Shovel Knight naprawdę Jake Kaufman dał z siebie tak naprawdę wszystko. Widać ewidentnie, że on kocha chiptune, uwielbia go wręcz i jeśli ma okazję pokazać pełnię swoich możliwości, pełnię swoich umiejętności, no to właśnie jest Shovel Knight. 92 okay. Dajesz. 92 i to jest jedna z moich ulubionych gier, też głównie pod kątem muzyki z ery PlayStation 2, a mianowicie Onimusha 2 Samurai Destiny, Taro Iwashiro, Hideki Okugawa, Takihiko Horiyama i Tomoyoshi Hotei. Rok 2002, Capcom po tym jak odniósł ogromny sukces z Devil May Cry stara się tworzyć nowe IP. Pierwsza, pamiętam, część Onimuszy też odniosła jakiś tam sprzedażowy sukces, ale to co zrobili w drugiej części, no to w tamtym okresie to było coś dużego, a szczególnie pod kątem muzyki. Może nie wszystkie utwory były nagrane z udziałem orkiestry symfonicznej, ale udział Taro Iwashiro, bardzo cenionego i znanego japońskiego kompozytora filmowego, to już był takie, powiedzmy, przymierzenia się, bo jeszcze w Japonii mało który kompozytor filmowy był zapraszany do gier wideo. To się już tam, powiedzmy, bardzo zmieniało w tej erze Sony PlayStation 2, tej konsoli, ale ta muzyka ma wszystko, jest piękna. Dla mnie do dzisiaj osobiście jest to kwintesencja tego, jak powinna być pokazywana muzyka dalekiej Azji z muzyką współczesną. Ja wiem, że tam że jest kilka innych teraz współczesnych gier. O jednej jeszcze dzisiaj będziemy mówić, jeżeli chodzi o tą taką, powiedzmy, atmosferę, ale to za chwilę. Ale Onimusha 2 to jest jeden z takich naprawdę klasycznych pierwowzorów, jak się powinno robić fuzję tej muzyki dalekiej Azji, tych folkowych instrumentów z instrumentami, które no dobrze nam są kojarzone albo z muzyki filmowej, albo na przykład z muzyki poważnej. Tak więc Onimusha 2 Samurai Destiny na miejscu 92. Pawle, 91 i to jest chyba... To jest chyba coś, co ty bardzo lubisz. Tak jest. Miejsce 91. Kingdom Hearts Yoko Shimomura. Przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz czytałem te zapowiedzi Kingdom Hearts, tego pierwszego Kingdom Hearts i wiesz, ten pomysł z połączeniem świata Disneya z takimi JRPG-ami a la Final Fantasy i miałoby się tym zająć Square Enix, sobie powiedziałem, kurde, to nie jest możliwe, żeby coś takiego zrobili. No, ja szanowałem Square Enix bardzo, ale jakoś nie byłem pewny co do tego, co wyjdzie. Bardzo się myliłem, na szczęście, na moje szczęście bardzo się myliłem. Kingdom Hearts nie zawiodło, lata później przyszło Kingdom Hearts 2 i powiem to tak, jeśli Kingdom Hearts 1 było takim
wstępem tego, co Yoko Shimomura chce sobą zaprezentować w tej serii. Kingdom Hearts 2 jest takim prawdziwym szczytem, był prawdziwym szczytem jej umiejętności. Te wszystkie baśniowe melodie Disneya, które my doskonale znamy w połączeniu z taką stylistyką ala właśnie JRPG pokroju Final Fantasy, to jest coś, co się naprawdę udało, to połączenie. Fantastyczna, piękna muzyka, zwłaszcza ten motyw główny. Ta muzyka, która leci również w napisach końcowych, również fantastyczna. Motywy bitewne. Motyw menu też. Tak, motyw menu, wszystko. Myślę, że Kingdom Hearts... Tak, nie bez powodu Kingdom Hearts 2 pojawiło się u nas na liście, bo to jest taka naprawdę mocna topka twórczości Yoko Shimomura, która wiemy jest mega zdolna, ale no i stworzyła naprawdę mnóstwo świetnej muzyki również w kolejnych latach, ale no nic chyba nie przebije Kingdom Hearts i troszkę mi jej szkoda, że tę łatkę jej przyczepiliśmy jako autorka muzyki Kingdom Hearts i nic więcej, no ale no... Ale to jeszcze będziemy dzisiaj... Ale panie Shimomura, no trzeba było postarać się gorzej, no. To będziemy jeszcze dzisiaj o Shimomurze mówić. Natomiast jeżeli... I teraz zamykając już powoli taką pierwszą dziesiątkę tej dzisiejszej pięćdziesiątki i to jest miejsce 90. Secret of Evermore, Jeremy Soul, Julian Soul. No, Jeremy'ego Soula to ja nie, chyba z Pawem nie musimy przedstawiać, no tu z muzyki do gier wideo, głównie znany ze serii Elder Scrolls, jest tutaj ze Skyrima. Dla samego kompozytora to była jedna z takich pierwszych japońskich gier, bo to było wydana przez Square i to z 90, to bodajże był 6 rok. Tak, jakoś niedługo po Nintendo. Secret of Mana. Tak, Super Nintendo. To były w ogóle takie były czasy, że dla niektórych kompozytorów to było tak, że się czasami musieli konkurować albo właśnie z takim Chrono Triggerem, który się pojawił, albo ze Secret of Mana, albo z którą odsłoną Final Fantasy, albo Dragon Quest. I niestety czasami było tak, że te niektóre gry pod kątem muzyki, no i też pod kątem sprzedaży, no gdzieś tam zostały zapominane, ale to jest tak jak dzisiaj, tak? W międzyczasie, kiedy wychodzi nowe Horizon, pojawiło się Elden Ring, tak? I to jest właśnie ciekawe, zobaczymy pod koniec tego roku i na początku przyszłego roku, jak będą wyglądały rozdania nagród za najlepsze ścieżki dźwiękowe. Bo wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla twórców muzyki do Elden Ring, sądzę, że tutaj jednak Horizon dużo nowej nowych innowacyjnych rzeczy wprowadził, ale o tym zapraszamy do przeczytania już na łamach serwisu. Na temat Secret Evermore, no to jedna z pierwszych takich gier Jeremy'ego Soula była, no i tutaj już słychać takie pierwsze zacięcia kompozytora, który starał się troszeczkę łączyć też te dwa światy ze sobą, tak, żeby móc się trochę teoretycznie dostosować do tej kultury japońskiej, gdzie że ta melodia pełni bardzo ważną rolę i gdzieś poniekąd mu się to udało, natomiast sądzę, że to jest jedna z takich produkcji, o której tylko chyba wiedzą górale najstarsi, tak więc sądzę, że tutaj naprawdę zachęcamy, bo jest to warta uwagi produkcja, szczególnie pod kątem ścieżki dźwiękowej. Pawle, 89. miejsce. Ale tak jeszcze wrócę do Secret of Evermore. To też pokazuje, jak bardzo przewrotne jest rzeczywistość, jak przewrotne jest życie. Jesteś Jeremym Soulem, który tworzy jakąś muzykę do jakiejś tam gry na SNES-a, którą naprawdę pamiętają bardzo nieliczni i za jakiś czas staje się najbardziej znanym kompozytorem na świecie. Będą takie tytuły również i na naszej liście za chwilę tak naprawdę. No dobra, miejsce 89. Dragon Quest 7 Koichi Sugiyama po raz kolejny. Moja ulubiona odsłona. O, twoja ulubiona odsłona? Proszę bardzo, daję ci głos. Bo moja to jest akurat inna, ale to... No ja się domyślam, to jest twoja ulubiona jest piątka. Szczególnie pod kątem muzyki. Nie, no prawdopodobnie, kto wie, może się znajdzie.
na tej liście. Będzie musiał mnie Paweł przekonać do tego. Niemniej jednak myślę, że siódemka to tak jak dla Dragon Questa, jak dla Final Fantasy, serii Final Fantasy, siódemka to była taka, powiedzmy, część, która no trochę zrewolucjonizowała tą serię, to sądzę, że Dragon Quest siódemka była właśnie też takim, powiedzmy, elementem, który wprowadził serię jakby w nowy świat, no bo to była... Tła były chyba trójwymiarowe, jeżeli ja dobrze pamiętam, natomiast same postacie, no to one były, jakby to powiedzieć, chyba... Dwuwymiarowe sprite. Dwuwymiarowe one chyba były. Teraz co po części widzimy już w tych nowych grach pokroju Triangle Strategy, czy Octopath Travel, tylko że wiemy, że teraz jakby w lepszej oprawie. No ja pamiętam tą muzykę Koichi Sugiyama, świętej pamięci kompozytor, to ja pamiętam, że ta muzyka dla mnie zrobiła wrażenie, bo ja pamiętam, jak ja pierwszy raz zagrałem, a wtedy byłem oczarowany grami, głównie grami ze Square Enix, czyli Parasites, Legend of Mana, Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, i moglibyśmy tak wymieniać w nieskończoność, to pamiętam, że dla mnie to było, bo to było jeszcze Enix, to jeszcze nie był Square Enix, jeszcze w międzyczasie Star Ocean był, ale pamiętam, że ta gra pod kątem muzyki właśnie pokazała mi, że o, tak można orkiestrowo pokazywać muzykę. Wiadomo, że nie wszystkie utwory były, bo jakby te problemy to, że konsola nie mogła wtedy jeszcze wygenerować i też ta pamięć nie pozwalała, to gdzieś te ograniczenia były i pamiętam, że ta muzyka na mnie zrobiła właśnie pod kątem tego, że naprawdę można w inny sposób muzykę do japońskich RPG-ów przedstawić, że ona nie musi być taka, powiedzmy, bardzo krzykliwa, głośna, rockowa, tylko to były takie klasyczne brzmienia, gdzie momentami fortepian albo jakieś kwartety smyczkowe czy sample, które przypominały, no to one wybrzmiewały dosłownie pięknie i ta muzyka bardzo mi utknęła w pamięci. Nie wiem, jak to u ciebie było. No tak jak mówiłem, siódemka to tak średnio. Piąte przez dziewiąte tak naprawdę. Najbardziej z tych dawniejszych Dragon Questów pamiętam tak naprawdę piątkę. Bo grałem w oryginalną odsłonę, ale no cóż, przetłumaczoną przez fanów i później, nie przepraszam, wcześniej jeszcze grałem w wersję na DS-a, która oficjalnie wyszła. Także siódemka, okej, okay. Pamiętam, że to była okej gra, ale jak wyszła ósemka, to już byłem bardziej w temacie. No dobra. I klik, usuwam ciebie z Majki. tak, dobra, mów tam, co tam na 88. No to jest klasyk, jaki to jest klasyk. Ja się zastanawiam, czy Iza nas nie zabije. Zabije, że tak nisko jest ten album, bo to jest chyba jej ulubiony. W sumie od niej się chyba zaczęła miłość do muzyki. Tak, mówiłam. A mianowicie 88 miejsce Quake, Tren Renzor, 96 rok. No i co można by powiedzieć? Kto tak się nazywają dźwięki twórczość. Rozpierduchy po prostu, no. No to się, to jest ambient, to co to się dzieje, to jest mało powiedziane, brudny, ostry, momentami ambient, to jeszcze zanim Mick Gordon się pojawił, no to był Tren Renzor i on po prostu zmienił jak się powinno pisać muzykę do takich, powiedzmy, strzelanek z pierwszej perspektywy. Dobrze, Paweł. Co jeszcze można powiedzieć? Miejsce. Nic, po prostu musi się zagrać. Nie, to trzeba... Znaczy sądzę, że chyba większość naszych słuchaczy miała okazję, jak nie zagrać, to przynajmniej motyw z menu usłyszeć. Ja. Paweł, miejsce, 87. Miejsce 87. Portal. Kelly Bailey i Mike Moraski. I może to kogoś zdziwi, że ta gra się pojawiła na tej liście, bo ktoś za chwilkę wyskoczył, że tam w ogóle nie ma muzyki. No halo, no właśnie. A moi drodzy, po pierwsze jest tam muzyka ambientowa, ale ona istnieje. To za chwilkę. Jest muzyka ambientowa, która występuje przez całą grę, przez całą naszą drogę przez laboratorium. Ona jest mroczna, ona jest tajemnicza, ale no cóż, czemu się dziwić, tak? Bierzemy udział w jednym wielkim eksperymencie, chodząc po wielkim, pustym tak naprawdę budynku, gdzie mamy jakieś zagadki, mamy roboty.
No i cóż, ta muzyka po prostu jest. To jest idealny przykład muzyki ciszy, o której kiedyś mówiliśmy. Że ta muzyka nie jest może aż tak widoczna, ale ona po prostu nie przeszkadza. Ona po prostu gra w tle, ale robi po prostu za atmosferę, ale również w pewien sposób daje nam znać, w czym bierzemy udział. Tak? Jest takim trochę elementem narracyjnym, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest motyw pojawiający się na samym końcu, utwór zwany Still Alive, napisany przez Jonathana Coltona i zaśpiewany przez Ellen McLean, która podkłada głos pod ogromnego robota GLaDOS i śpiewa tam bardzo ironicznie o tym torcie, który mieliśmy zdobyć po przejściu całej gry. Nie będę za dużo spoilował, to od razu powiem. Ale tak, muzyka do Portalu, podkreślam to jeszcze raz, muzyka w Portalu istnieje. I myślę, że warto ją rzeczywiście posłuchać. Tak jak mówię, mroczna, trochę tajemnicza, ale taka po prostu musi być. Bo taka jest sama gra tak naprawdę. Tak. Będę miał okazję w tym roku w końcu zagrać pierwszą. O Jezus, ja się dziwię, że ty mnie zaskoczyłeś, jak mi powiedziałeś, jeszcze nie grałem w Portala. No nie. Ja wtedy w innych czasach byłem, w innej erze gatunków gier. Dobrze, 86. miejsce. Ja sądzę, że to, znaczy sądzimy z Pawłem, że to jest też taki klasyk, który no musiał się pojawić na tej liście, jeżeli chodzi o muzykę Jade Empire, muzyka Joka Walla. To jest gra z 2005 roku, między innymi wyprodukowana przez twórców takich tytułów jak Baldur's Gate, Neverwinter Nights. No taki RPG z silnymi motywami wschodnimi sztuk walki i pamiętam, że właśnie to jest znowu to, o czym mówimy. To jest dobre połączenie tej muzyki orientalnej, czyli tej dalekiej Azji, a szczególnie tutaj mówimy o środkowej Azji, Chiny, i wymieszane to z Zachodem. Tak? To jest kolejny taki dobry tytuł, który trzeba znać. Jak nie pod kątem samej rozgrywki, to sądzę, że koniecznie przesłuchajcie ścieżkę dźwiękową, bo jest warta swojego czasu. Miejsce 85. Medal of Honor, Michael Giacchino. Tak. Kilka tygodni temu mówiłem o tym, że byłem na filmie Batman. Właśnie z muzyką Michaela Giacchino i ja się rozpływałem nad nią, że jest fantastyczna, że jest świetna i tak dalej. I przyszło mi wtedy do głowy również to, że Giacchino stoi za muzyką między innymi do pierdyliarda filmów Pixara między innymi. A także wcześniej stworzył muzyki, parę soundtracków do paru gier, w tym właśnie do Medal of Honor. I to jest moje uznanie dla Michaela Giacchino. On jest naprawdę wszechstronnym kompozytorem. Jeśli spojrzycie sobie na jego dyskografię, on potrafi zrobić chyba wszystko tak naprawdę. Macie mroczny, naprawdę przejmujący soundtrack do Batmana. Macie wesołe utwory do bajek tam Disneya, Pixara, do których on tworzył. I macie muzykę, w cudzysłowie, filmową, którą słuchać w Medal of Honor. Jeśli oglądaliście taki film, na przykład jak Szeregowiec Ryan, no to myślę, że grając w Medal of Honor usłyszycie również podobne utwory i podobne klimaty, w których ta gra została utrzymana. W moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla tych, którzy serii nie znają, i myślę, że warto by było wrócić do tej gry, no, biorąc pod uwagę to, co się z tą serią dzieje w ostatnim czasie. Absolutny klasyk, który się w ogóle nie zestarzał. Pod żadnym względem, również pod kątem muzycznym. Michael Giacchino, naprawdę składam honory temu człowiekowi. Pięknie podsumowanie, Medal of Honor i składasz honory. Dobrze, 84. miejsce to jest naprawdę jedna z najbardziej niedocenionych gier i sądzę, że też ścieżek dźwiękowych. Mianowicie chodzi o The Dig z muzyką Michaela Landa. To jest taki świetność jeszcze i chyba koniec tak naprawdę tej świetności studia LucasArts. A co zabawne, do tej gry napisał scenariusz sam Steven Spielberg. Tak więc naprawdę
ja pamiętam, że to, co Lan zrobił tutaj muzycznie, jakie miał ograniczenia sprzętowe, przecież ta muzyka brzmi jakby, nie wiem... Jakby z kosmosu, nie? Dźwięki z kosmosu, w ogóle te, jakie te instrumentarium, jakie jest użyte, motyw główny, który trwa chyba niespełna, nie wiem, 6-7 minut, już raz dokładnie już nie pamiętam. Mam w kolekcji ten album i to jest jedna z moich chyba perełek, jeżeli chodzi o zachodnie ścieżki dźwiękowe. Koniecznie naprawdę przesłuchajcie muzyki do The Dick. To jest tak, jedna z najlepszych ścieżek. Warto zobaczyć. Najlepiej, tak. Najlepiej zrobić tak, żeby najpierw posłuchać sobie muzyki, a dopiero później zagrać w grę. Bo wtedy docenicie to, co ten człowiek zrobił. Bo naprawdę to, co Mariusz, ty powiedziałeś o tych ograniczeniach, żeby mając tak niewiele zasobów, tak niewiele narzędzi zrobić coś takiego, to jest naprawdę, no trzeba mieć do tego potężny mózg. I Land chyba taki mózg posiada. Dobrze, Pawle. 83 miejsce. 83 miejsce i no, moja ulubiona gra z serii, czyli Soul Calibur 3. Moja też. Soul Calibur 3, Junichi Nakaratsu, Ryuichi Takada, Keiki Kobayashi. Dlaczego moja ulubiona gra z serii? Chyba dlatego, że to była... Ze względu na muzykę. No tak, no, oczywiście. Temat, ale nie no, słuchaj, temat otwierający oj, tak. Grę. Jaka ta piosenka? Ja na przykład, owszem, Soul Age ma najlepszą piosenkę z całej serii. Nawet żadna później kolejna odsłona Soul Calibura nie miała. Ale co w Soul Caliburze trójce się... Znaczy wytrawa? Generalnie, jeśli mam być szczery, Soul Calibur 3, tak jak powiedziałem, jest moją ulubioną grą z serii, ale wydaje mi się, że jest generalnie najlepszą grą z serii. Tam już były wyciśnięte soki po całości i to widać, ale przede wszystkim też słychać. To jest to, co ty mówisz, ten motyw główny. W części jest... latający Yoda, nie weź, idź mi z tym, nie. Soul Calibur 3, zostałem przy Soul Calibur 3, to jest szczyt szczytów, jeśli chodzi o tę serię. Jeśli uwielbiacie w ogóle bijatyki, lubicie te klimaty blisko i daleko wschodnie, jak najbardziej polecam. Ta część to jest taka pozycja, myślę, obowiązkowa i jeśli lubicie robić takie turnieje bitewne, tym bardziej. Tak jest. Dobrze, 82 miejsce, Everybody Go to Rapture, Jessica Curry, chyba nasza ulubiona z Pawłem kompozytorka, 2015 rok. No muzyka, która też zdobyła nagrodę BAFTY i to była chyba pierwsza kobieta, jeżeli dobrze pamiętam, zdobyła tą nagrodę, jeżeli chodzi o muzykę. Tak, no to było duże wydarzenie wtedy, duży news. Sama gra to jest taki, wtedy mówiono o tej grze, to jest taki walking simulator, symulator chodzenia i pamiętam, że ja tą grę chciałem ze względu na muzykę zagrać. Jak ja usłyszałem, że Jessica Curry, która wcześniej bardzo taką nastrojową, przejmującą muzykę do The Esther napisała. Ja bardzo kibicowałem tej kompozytorce i dalej kibicuję i nawet się zaprzyjaźniłem z Jessicą i gdzieś tam jesteśmy na stałych łączach. Ona teraz obecnie troszeczkę odeszła w cień, jeżeli chodzi o muzykę, komponowanie muzyki do gier, bo ona jest z wykształcenia też muzykiem i bardzo mocno siedzi w muzyce takiej churalnej, gdzie tylko gdzie jest chór, tylko nie ma żadnych innych instrumentów i to słychać, to aż wypływa właśnie z Everybody Go to Rapture, też jedna z tytułowych piosenek. No naprawdę, jeżeli nie macie czasu, żeby zagrać grę, to przynajmniej posłuchajcie ścieżkę dźwiękową, bo jest przepiękna. To rzeczywiście tak na początku nie wygląda, no nie? Ja pamiętam, jak przeczytałem po raz pierwszy o Everybody's Gone to Rapture, to mówię, kurczę, przecież to musi być jakiś badziew. Bo chodzisz i tak naprawdę, no co robisz? Jakieś zagadki zbierasz i tak dalej, ale zagrałem w tę grę, posłuchałem sobie tej muzyki, która leci w tle i powiedziałem, Boże, okej, takie gry muszą powstawać naprawdę bardzo często i bardzo dużo i w pewnym sensie miałem rację, bo chyba później, chyba co roku wychodziła przynajmniej jedna albo dwie takie gry, które były utrzymane w takiej stylistyce. Także no, jakiś wzór został zachowany. Tak, już mówię, 81. miejsce. Twój, to jest twój konik. Miejsce 81. The Sims, Jerry Martin i Mark Rousseau. Nie znam,
ale podkreślam, nie znam ani jednej osoby, która jest hardkorowym graczem, casualowcem albo grała z 10-20 lat temu. Nie znam naprawdę takiej osoby, która nie znałaby ani jednej melodii z tej gry. To jest tak bardzo charakterystyczny soundtrack, do tak bardzo charakterystycznej gry, że trudno wyrzucić sobie tę muzykę ze swojej głowy. Te wszystkie motywy, które pojawiają się w trybie budowania, te wszystkie melodie, które, te weselsze melodie, które pojawiają się w trybie kupowania, czy te nawet skoczne melodyjki, które pojawiają się w radiu, są po prostu nie do podrobienia i naprawdę, ale ja to mówię naprawdę serio, trudno je wyrzucić ze swojej głowy. Nie przypominam sobie, nie znam, może poza Mario, drugiego takiego tytułu, którego muzyka wwierciłaby się w moją głowę tak, i tak już została, no, już na zawsze. Dobrze, Pawle, 80. miejsce i to jest chyba dla mnie i dla Pawła... Kluczowy tytuł. Bardzo kluczowy tytuł. A mianowicie... No, pierwsza gra na Pegasusa, to od razu tak muszę powiedzieć. No, czy myślę, że dla wielu osób oprócz braci Mario, no to była kolejna gra. Mamy na myśli oczywiście z Pawłem Contra, Konami Koheika Club, Kazuki Muraaka i Hidenori Maezawa. No to jest... No, klasyk sam w sobie, tak? 1987 rok. Kontra, która zrewolucjonizowała trochę też gry akcji, pokazała, że można trochę gry inaczej robić. Cholernie trudna była, no chyba, że cheatowaliście. No ale muzyka, no... już menu same, motyw główny w menu, to już wszystko mówi, z czym mamy do czynienia. Akcja, dynamika, mnóstwo melodii, no tak melodyjna ścieżka dźwiękowa. Ja mam na przykład to wydanie na płycie winylowej i pamiętam, jak z Pawłem słuchaliśmy, to stópki same lecą do melodii. Tak więc jak nie znacie, to naprawdę koniecznie przesłuchajcie. Pawle, zamykamy kolejną dziesiątkę, już za nami 20 miejsc i teraz otwieramy miejsca 70. Miejsce 79. Pawle, co to miejsce za tytuł? Miejsce 79. Mass Effect 2. Jack Wall, Jimmy Hinson, Sam Halleck i David Cates. W dużym skrócie, jakbym miał powiedzieć, określić tę muzykę, jest to połączenie motywów sci-fi z orkiestrą. Zupełnie nowe podejście. Zupełnie nowe podejście. Pokazywane sci-fi. Nowe podejście. One gdzieś występowały może w innych mediach i w bardzo niepewnym zakresie. I tu mam na myśli na przykład Blade Runnera może, ale w przypadku Mass Effect zabrzmiało to bardzo dobrze. Nawet wybitnie wręcz, z racji tego, że Mass Effect jest taką space operą, więc wypadałoby, żeby miała taką potężną, monumentalne dźwięki, ale również, żeby kojarzyło się z tym, że mamy do czynienia mimo wszystko ze światem przyszłości, z grą, która dzieje się w kosmosie, więc po prostu ta muzyka tam zagrała. Jest harmoniczna, jest monumentalna, jest fantastyczna i tylko przywołuje miłe wspomnienia. Zwłaszcza, że Mass Effect 2 z tej pierwszej trylogii jest chyba najlepszą odsłoną, a muzyka jest tylko tak naprawdę dołożeniem kolejnej cegiełki do tej opinii. No dobrze, to zatem na 78. miejscu kolejny taki potężny klasyk, wiesz, że to samymi klasykami tak naprawdę rzucamy z Pawłem. Już niedługo. 78. miejsce, no Diablo, Matt Uelman, no co ja mogę dodać, no 96. rok, 98. dla niektórych, bo jeszcze to na 98. na konsoli Sony PlayStation, jeden utwór, kilka akordów i wszystko wiemy, gdzie jesteśmy. Mamy jednym słowem przekichane, tak? Mamy przekichane, możemy się pakować, możemy wracać, ale co? No, jako główni bohaterowie jednak schodzimy do tej piwnicy i idziemy walczyć z tym niedobrym Diablo.
Przepiękna muzyka, temat główny, temat menu, temat miasta Tristam. No, można byłoby tutaj nieskończoność wymieniać. Myślę, że każdy z nas bardzo dobrze zna ten tytuł wzdłuż i wszerz i tak samo pod kątem muzyki. 77 miejsce, Pawle. 77 miejsce i tutaj można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie nowość. Mianowicie jest to muzyka do Celeste, autorstwa Lenny Rain. Cudowna muzyka. Cudowna muzyka, piękna. Muzyka chiptunowa. Do, wydawać by się mogło prostej prostej, Boże, co ja mówię, do wymagającej platformówki, ale też posiadająca pewne drugie dno, bo mimo wszystko jest to pewna alegoria radzenia sobie z depresją, no, nazwijmy to po ludzku tak jak to powinno być. Jest to Celeste jest alegorią radzenia sobie z depresją, z tymi wszystkimi krokami, które musimy podejmować, z tymi wszystkimi przeszkodami, i muzyka Lenny Rain nie odgrywa tam roli tylko jakiegoś prostego tła. Ona nam towarzyszy, ona jest pewnym elementem narracji, ona jest częścią również tej bohaterki, która wspina się na wyżyny tej góry, na którą musi się wspiąć. W dużym skrócie, powinniście, myślę, posłuchać sobie tej muzyki. Jeśli nawet nie lubicie chiptuna, co również jest zrozumiałe, myślę, że powinniście posłuchać tej gry, tej muzyki. W pewnym sensie również zagrać sobie w tę grę. To jest, myślę, taki soundtrack bardzo również też osobisty Lenny, ale to już wchodzimy już na grubsze tematy. Także tutaj wolę postawić kropkę. Tak, o tym możecie przeczytać na łamach też serwisu naszego. 76. miejsce, Bioshock Infinity, Gary Shyman i Jim Boone. Taka trylogia zamykająca historię. Sądzę, że nie, bo każda odsłona miała swojego bohatera bądź bohaterkę. Tak więc ja pamiętam, że jak grałem w Bioshock Infinity, to było o 180 stopni zmienienie w ogóle koncepcji muzyki. Z muzyki, która jest w pierwszej części, która była mroczna, można by powiedzieć taka utopijna, momentami przerażająca, która ma wzbudzić strach, to tutaj bardziej... A na początku się tak nie zapowiadało. Na początku się tak nie zapowiadało, tak? Ale Infinity to jest taka kakofonia, tam jest wszystkiego, dęciaki uderzają, no jest tu dużo rzeczy, które... No, Gary Shyman jest bardzo szanowanym kompozytorem nie tylko muzyki do gier wideo, ale też do muzyki filmowej, też do seriali, głównie do seriali, bo on był odpowiedzialny za skomponowanie tematu do drużyny A, ale sądzę, że to jest taki kompozytor, który na wyżyny trochę jakby wstawił muzykę do gier wideo. W ogóle ja nie wiem, czy on też BAFTA za to nie dostał, ale teraz dokładnie nie pamiętam za tą ścieżkę dźwiękową. Niemniej jednak jest to... było zupełnie coś nowego. Znaczy takie podejście generalnie do tego, do samej struktury soundtracku, tak? Na początku mamy taką, wiesz, wesołość, harmonię, rzeczy się dzieją, a później ta wspomniana kakofonia, ale to ma rzeczywiście związek z fabułą, to tak to sielskie, piękne, idealne życie w którymś momencie się po prostu załamuje. I ten piękny obrazek się po prostu niszczy. Także no dobrze, celowy Pawle. Zabieg. 75. miejsce. Fez, Richard Vreeland, Disaster Piece, znany również jako Disaster Piece. Mój pierwszy, to jest mój pierwszy indyk. To były te czasy, kiedy pojawiały się te pierwsze indyki. Tam Braid, World of Goo i Fez. To jest taka moja święta trójca. Ja pamiętam, że jeszcze ona była dostępna, ta gra, tylko w chyba Xbox Live Gold chyba była wtedy dostępna na Xboxa 360. Ja po prostu tak zazdrościłem, bo miałem Xboxa, ale ja się chyba później go pozbyłem i później długo czekałem, aż się pojawiła dopiero na konsoli Sony. Ja miałem akurat to szczęście, bo była akurat w tym sklepie, w którym pracowałem, na czyjejś konsoli, więc musiałem ją przetestować i ja byłem w wielkim szoku wtedy.
Po pierwsze dlatego, że nawet nie sądziłem, że taka gra może powstać. Aż byłem przyzwyczajony do tych wszystkich, wiesz, potężnych tytułów AAA-owych i nagle patrzę, kurczę, jakaś taka gierka, wiesz, z pixel artem, z jakimś chiptunem, o co chodzi? O co wam ludzie chodzi? Ale zagrałem i przez pewien moment to była moja gra roku. Również pod kątem muzyki. Świetny, delikatny chiptune. To jest zdecydowane przeciwieństwo Jacka Kaufmana. Tam miał potężne walnięcie. Tutaj mamy chillout. Tutaj mamy taki drugi koniec. Relaksacyjny można by nawet ująć. Chilloutowy, relaksacyjny, taki, który pozwoli się skupić, bo Fez jest taką grą, gdzie musimy bawić się trochę przestrzenią i również nią przenosić i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba trochę pogłówkować i muzyka do Feza w tym naprawdę bardzo pomaga. No dobrze, 74. miejsce. Ja wiem, że to jest chyba jedna z twoich ulubionych pozycji, nie tylko pod kątem ulubionych serii również. Gry, tak, ale tutaj szczególnie muzyki. 74. miejsce, mowa o Deus Ex Human Revolution, czyli z tego co pamiętam Bunt Ludzkości, muzyka Michaela McCanna. To był chyba 2011 rok. Jeju, temat przewodni tej gry. Mm-hmm. Ikarus, jeżeli dobrze pamiętam. Ikarus film. Co tam się działo na tej ścieżce dźwiękowej, to jest niewyobrażalne. Ja myślę, że do dzisiaj, mówię to z pełną odpowiedzialnością, naprawdę, do dzisiaj nikt nie jest w stanie napisać takiej muzyki, która by oddawała takie elementy, elementy pokroju cyberpunk, troszeczkę Blade Runner i te wszystkie takie, powiedzmy, takie składnie. Powinna brzmieć nawet muzyka cyberpunk z przyszłości? Nawet tak, nawet cyberpunk 2077 od CD Projekt Red nie dokonał tego. Nie jest w żaden sposób rewolucyjny. Ja się pod tym podpisuję, to jest akurat prawda. Cyberpunk powinien brzmieć. Ale tego nie zrobili. No ale czy nie, ja wiem dlaczego nie zrobili, bo też nie chcieli powielać pewnych schematów, to więc dla mnie to jest zrozumiałe, ale to co Bunt Ludzkości i to co McCann zrobił, to jest, no nie da się już tego podrobić. Dobrze, Pawle. 73. miejsce, tak. Twój ulubiony tym razem tytuł, Hollow Knight Christophera Larkina. Dajesz, ulubiony. Mówisz. No, daję i mówię, i tak więc dostajesz. Ja przyznaję, w Hollow Knighta nie grałem, ja się zbieram do tego tytułu. Musisz to nadrobić. Ale muzykę przesłuchałem. Ale chcę znać, jakie jest twoje zdanie, Maboy. Tam jest takim instrumentem wiodącym i to słychać od samego początku, fortepian, tak? Tak. Mhm. Który jakby buduje ten nastrój tego takiego, powiedzmy, robaczywego świata, zgniłego, tak? No bo główny bohater wkracza do świata, który został spustoszony i dowiadujemy się krok po kroku historii, co się wydarzyło. No to wiadomo, że to jest wszystko utrzymane w klimatach gier Metroid czy chociażby Castlevanii. I pamiętam, że ta muzyka momentami bardzo mnie poruszyła. Ona jest taka też nastrojowa, ambientowa. Kiedy trzeba, to też potrafi troszeczkę tupnąć nogami. No jest też momentami mocno dynamiczna. No ale co to, co, no bo też dobrze, ale czuć taką delikatność przez sam. No tak, mówię takimi rzeczami, ale dobra, no co wyróżnia je od pozostałych tytułów? No to, że wyróżnia, że ona czasami ma, nawet bym powiedział, takie naleciałości muzyką Daniego Elfmana i tych wszystkich filmów wcześniejszych, które Tim Burton nakręcił, tak? Czyli tak groteskowa muzyka jest, i sądzę, że w tamtym czasie, kiedy się ta gra pokazała, szczególnie ścieżka dźwiękowa, nie było czegoś wcześniej. Ale dobrze, bo moglibyśmy się rozpowiadać, a czas nam ucieka, mamy trochę miejsc. Tak, ty masz kolejną grę, dajesz. Tak, ojej, moja ulubiona, która tu nie jest moja ulubiona, ale 72. miejsce, Iko Ico, Michiro Oshima i Pentagon, rok 2001.
No gra, która zasługuje naprawdę na więcej rozgłosu, a szczególnie wtedy, jak się pojawiła. Zdecydowanie więcej rozgłosu i nadal żałuję, że nie ma remake'u. Tak, artyzm no, w pełnej krasie, muzycznie tematy, jakie tam są, jest też ambientowo, ale też jest klasycznie. Kompozytorka Mishiroshima też jest znana z tego, że ona dużo muzyki filmowej komponowała i też między innymi do Godzilli. I ta muzyka jest taka baśniowa, przygnębiająca, kiedy trzeba, bo są takie sceny. No ale piosenka wieńcząca grę You Are There, no, to jest taki wyciskacz łez, jeszcze szczególnie jak się to widzi z obrazem. Nie, poruszająca baśnia, też właśnie ta muzyka jest też taka, jak mówię, baśniowa. Dobrze, Pawle, następne miejsce 71. 71, tak, miejsce 71. Polski akcent w końcu, ale, jakiś polski. Ale tu będę miał wielką trudność. Wiedźmin 3, Dziki Gon, The Witcher 3, Wild Hunt, Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroiński oraz zespół Percival. I przysięgam, nie mam bladego pojęcia, co o tym powiedzieć, bo o tej grze i o tej muzyce chyba powiedzieliśmy wszystko. Co się dało. To jest po pierwsze najlepsza odsłona z całej serii. Widać ewidentnie, że CD Projekt już tutaj poszło po całości i nie bawiło się w żadne zahamowania. Jeśli chcieli coś dodać, czego nie zrobili na przykład w drugiej czy w pierwszej części, dali to po prostu tutaj. I to słuchać również pod kątem muzyki. Jest po prostu więcej, jest po prostu lepiej, jest monumentalnie, jest potężne. Myślę, że dużo już na ten temat myśmy napisali, powiedzieliśmy, każdy z nas bardzo dobrze zna tę muzykę. Prawdę lecimy mówiąc, dalej. Gdyby nie Percival, no to nie wiadomo, jakby ta muzyka też brzmiała, tak więc chwała wszystkim tym słowiańskim bogom, że mamy Percival. Dobrze, miejsce 70, już powoli zamykamy kolejną dziesiątkę. Paweł, będziemy musieli trochę przyspieszyć. Miejsce 70, The Last Ninja. Ben Daglish, no to jest prawdziwy klasyk. To jest 87 rok, Commodore 64. No kto nie grał w The Last Ninja? To niech pierwszy wstanie. Nie no, fantastyczna muzyka. Piękny temat przewodni, który doczekał się wielu aranżacji. No, sądzę, że nie jedna japońska gra by pozazdrościła takiego tematu, tak więc The Last Ninja, 70 miejsce. Pawle, 69, bo to jest twoje to jest mój konik również. Perełka. Miejsce tak. 69, Super Metroid, Kenji Yamamoto i Minako Hamano. Do momentu wydania Metroid Dread, mój ulubiony Metroid w ogóle. Pod kątem muzyki też. W ogóle wszystkiego tak naprawdę. Idealna odsłona gra na SNES-a i nie tylko. Generalnie najlepsza odsłona z całej serii, ale pod kątem muzycznym myślę, że to była prawdziwa wskazówka dla kolejnych gier, jak one mają brzmieć. Tak właśnie brzmi ta pustka, ten niepokój w kosmosie. To, że jesteś sam gdzieś na jakiejś planecie, na jakiejś odludziu i musisz sobie po prostu radzić. Drugiego takiego soundtracku nie znajdziecie tak naprawdę nigdzie. No, ale całe szczęście jeszcze Dread się pojawił i pojawiły się Prime. Dobrze, miejsce 68, Hitman 2, Silent Assassin, Jesper Kidd. Jesper Kidd idzie za tym, co udało mu się osiągnąć w poprzedniej części i rozwija większy budżet, co pozwala jakby na większe możliwości, czyli takie nawiązania troszeczkę do kina, pod kątem muzyki trochę do kina. Lekko, mówię tutaj lekko noir, ale z czego kompozytor jest najbardziej kojarzony i znany, no to łączenie tego świata muzyki elektronicznej ze światem klasyki, muzyki klasycznej. No i tutaj w kolejnym odsłonie to znowu się udało, chociaż w moim przekonaniu, dla mnie osobiście, takim zwieńczeniem jego twórczości, jeżeli chodzi o tą quadrylogię, to jednak jest Hitman Blood Money. Pawle, 67 miejsce. 67 miejsce. 67, widzisz, ja już bym chciał przeskoczyć na 67. Już chciałem zaspoilować. Ale już blisko, 67. 67, Okami, Masami Ueda, Hiroshi Yagamuchi, Reiko Dot i Akari Kaida. Jeśli to, co powiedział Mariusz w przypadku Onimuszy 2 jest prawdą,
czyli to, że idealnie odwzorowuje te klimaty dalekowschodnie, Okami zrobiło to 100 razy lepiej. Oj, tak, w dużym skrócie. Zdecydowanie. Cała gra ustylizowana na takie malunki, nie wiem, chyba tak mogę powiedzieć, na malunki, na freski. Ryciny, tak. Na ryciny, tak. Pod kątem muzyki, wszystko to, co możecie usłyszeć, wszystko to, co było grane w tych, w cudzysłowie, dawnych czasach, zostało tutaj odwzorowane. Oczywiście jest jakiś tam element również w pewien sposób współczesności, niemniej jednak czuć bardzo, ale to bardzo czuć te dalekowschodnie klimaty. Okami jest to jednym słowem taka kwintesencja, tak. To jest Japonia, Japonia w pudełku, dosłownie. Jeśli jesteście fanami japońszczyzny, jeśli jesteście fanami Japonii generalnie, no to drugiego takiego tytułu chyba nie znajdziecie, jeśli mam być szczery. Nie. I tutaj moje małe wtrącenie, jest to jedyna gra, którą kupiłem chyba na każdą platformę, jaka wyszła. Czyli PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 i na Switcha. Nie wiem, czy wyszło na PlayStation 5 tak naprawdę. Chyba nie. Chyba już nie. Studia już nie ma. Szkoda. Ale za niedługo PlayStation Plus będziesz miał. Tak. No ja myślę. Dobrze, 66. miejsce, tutaj taki ukłon w stronę chyba naszego drogiego kolegi, czyli Arkadiusza Rejkowskiego, bo to jest chyba jednak ulubiona jego odsłona, nie tylko pod kątem samej powiedzmy rozgrywki, ale muzyki, czyli Persona 4, Shoji Meguro. Myślę, że to jest fajne ukonorowanie tego, zanim pojawiła się piątka, która no, w moich oczach jest chyba najlepszą odsłoną pod wieloma względami, ale czekam dalej na tą wersję na Switcha. Ale czwórka faktycznie pokazała, że Shoji Meguro to jest idealny kompozytor na te miejsce. Gatunkowość tutaj trochę poszedł w stronę takiego hip-hopu, trip-hopu, jest ten J-pop. No myślę, że tu jest wiele wszystkiego, jeżeli chodzi o gatunkowość, nie tylko muzyczną, ale też jakby zachodu. Pawle, 65. miejsce. God of War 2. Gerard Martino, Ron Fish, Mike Regan, Chris Velasco, Matthew Bashant, Jason Bittner i Jonathan Donais, Brian Farr i Paul Romanko. Dużo tych osób, jeśli chodzi o tę grę, w dodatku mówimy tutaj o grze, która wyszła na PlayStation 2, czyli też raczej słaba technologicznie konsola, ale to, co osiągnęli, to jest... To, co wycisnęli i to jest cytat z jednej recenzji. Imponujące osiągnięcie orkiestrowe w stale rozwijającej się arenie kompozytorów gier wideo. Ja się pod tym podpisuję. Rzeczywiście, ta orkiestra wręcz wylewa się z tej konsoli, wyciska z niej ostatnie soki i kiedy pierwszy raz zagrałem w ten tytuł, ja się tak zastanawiałem, ale tak bardzo, bardzo poważnie, czy będzie drugi taki tytuł, który będzie w stanie udźwignąć drugą taką grę. Mariusz, musisz mnie poprawić, ale chyba nie znalazłem chyba takiego tytułu. Może nie, przepraszam. Był jeden tytuł? Był jeden taki tytuł, ale o nim później powiem. Tak jest. Pawle, myślę, że tutaj wystarczająco dużo powiedziałeś i sądzę, że będę musiał ci oddać pałeczkę, bo to jest... Zawsze musi być wcięcie na temat tej gry. Słuchajcie, jeżeli nas słuchacie od kilku odcinków i stale nas miesięcy. Od kilku miesięcy, to znacie Pawła. Paweł to jest fanboy, ale taki naprawdę prawdziwy fanboy. Sądzę, że jak kiedyś pojedzie do Japonii, to on zwiedzi te miejsca, ale jakby nie tracąc czasu, miejsce 64. miejsce, Yakuza 0. Pawle, co ty możesz powiedzieć? Że to jest muzyka, to jest fakt Hidden Roy Soji. To jest akurat fakt. No, ja się w Yakuza zakochałem już w zasadzie od pierwszej gry, a historia była taka w dużym skrócie, że postanowiłem przejść całą serię Mafii. Odbiłem się bardzo od trzeciej części, więc w końcu uznałem, że mam tę Yakuzę pierwszą, to sobie w końcu zagram. I się momentalnie zakochałem. Uwielbiam postaci, uwielbiam historię, uwielbiam miasto, te wszystkie misje poboczne i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Yakuza 0, ja uwielbiam soundtrack z tego, bo to jest takie połączenie motywów
z lat 80., tego klimatu lat 80., z muzyką filmu akcji, czyli z tej, z której w zasadzie znana jest cała seria Yakuzy. I byłem pod naprawdę wielkim wrażeniem, że to się ze sobą idealnie połączyło i to zagrało. I naprawdę, to jeśli... Ja mam takie pytanie, czy dasz. Twoim zdaniem to jest szybko, bo ty za dużo o tej Yakuzie mówisz. Musisz się ograniczać trochę. Nie, no ale żarty na bok. Powiedz mi, czy twojej opinii, bo to jest pierwsza 50 z całej setki. Zobaczymy, jak tam później będzie, bo to od Pawła będzie też zależało, ale ja słuchałem tą Yakuzę i się zgadzam tutaj do tego, co ty już powiedziałeś. Podpisuję się pod tym. Ale jakbyś mi miał powiedzieć, czy to jest najlepsza odsłona pod kątem muzyki? Trudne w którymś naszym podcaście, w naszym podcaście o Yakuzie powiedziałem, że tak, ale tu się trochę zdanie, myślę, zmieniło. Okej, okay, like a Dragon. Dobrze. Kurde, spoiler. Nie, to musisz wypikać. Dobrze. To musisz wypikać. 63. miejsce i to jest chyba nasza wspólnie ulubiona, znaczy większość chyba tych gier, które tutaj wymieniamy pod kątem muzyki, to są nasze ulubione. To byśmy przecież ich tutaj nie wpisali. Ale 63. miejsce, Grandia, Noriko Iwadare. Mm-hmm. No to jest chyba... Ja chcę znać twoje zdanie, bo ty chyba, nie pamiętam, czy grałeś, czy nie grałeś w Grandia. Wiesz co, ja muszę się przyznać z ręką na sercu, że ja grałem, ale nigdy nie skończyłem tych obu odsłon. Skandal. A szczególnie pierwszej części. To jest skandal, wiem, dlatego mam na szczęście na Switchu, ale pod kątem muzyki, a moje zdanie, pierwsza i druga część, moim zdaniem Iwadare później nic więcej lepszego nie napisał. Z całym szacunkiem do kompozytora i nawet to widać w jego twórczości, jeżeli się popatrzy na dyskografię. Bardzo muzyka trochę nawiązująca do stylistyki, no tutaj niejednokrotnie o tym mówimy, ale tak faktycznie jest. Troszeczkę taka połączenie muzyki klasycznej z estetyką Japonii, ale nie mam na myśli tej feudalnej Japonii, tylko takiej Japonii właśnie z czasów lat 80., czyli ten taki powiedzmy pop trochę, muzyka trochę nawiązująca wtedy do tych gatunków, które były mocno popularne w Japonii. Tak więc jeżeli faktycznie szukacie czegoś nowego i chcielibyście się wrócić o kilka lat wstecz i pod kątem jakości, tutaj od razu mogę zaznaczyć, że muzyka bardzo dobrze brzmi jak na czasy pierwszej konsoli. Znaczy to jest właśnie najzabawniejsze, bo Grandia wyszła akurat w momencie, kiedy te wszystkie gry RPG wybuchły wręcz. Wybuchły, dosłownie, tak. I fakt faktem, to nie jest Square Enix, to nie jest Konami, ale mimo wszystko Grandia naprawdę zasługuje na wysokie miejsce, wysokie notowania i tak, warto naprawdę poznać całą serię, również pod kątem muzyki. Takie połączenie właśnie z jednej strony syntezatorów, z drugiej strony orkiestry. Myślałem, że takie połączenie zostanie schrzanione. No nie udało się tego schrzanić, to jest naprawdę solidny soundtrack do przesłuchania. No dobrze, Pawle. 62. miejsce. Co tam zamieściliśmy? Umówiliśmy się, że ty będziesz. No okej, okay, dobra. Niech i dobrze, tak no to... Ja tobie odstępuję, bo wtrąciłeś mi się, przepraszam, wcześniej. Oczywiście. Pełna racja. Najnowsza odsłona God of War z muzyką Bira Macariego. Z pięknymi wokalizami Eivor. Co ja mogę dodać? To znaczy, ja mam trochę problem z tą muzyką. To znaczy, muzyka jest naprawdę wyśmienita i idealnie oddaje ten nastrój panujący w grze, ten taki powiedzmy brutalny, nordycki element, którym jest Kratos też po części. Ale nie wiem, ta muzyka mi trochę nie zapada w pamięć. To znaczy, ja rozumiem, z czego to wynika, bo ona jest bardziej taka, nazwijmy to, przyczepiona do obrazu. I owszem, są niektóre utwory, do których gdzieś tam, pamiętam, po premierze gry wracałem, ale do dzisiaj nie wracam w ogóle do tego albumu. No chyba, to jest akurat fakt. Muzyka bez obrazu nie istnieje akurat w tym przypadku, ale jednak mimo wszystko robi
potężne wrażenie. Tak, to co zrobił Eddie McCurry, to trzeba mu oddać, że to kawał dobrej roboty zrobił. Zobaczymy, co zrobi w Ragnaroku. Paweł, powoli kończymy i zamykamy listę. 61 miejsce. 61 miejsce. Red Dead Redemption 2. Również mnóstwo nazwisk. Woody Jackson, Jeff Silverman, Luke O'Malley. I moglibyśmy na tym skończyć, bo jest ich naprawdę wiele. O Jezus, bardzo dziękuję. To jest również... Będę się powtarzał o tych szczytach możliwości, ale taka jest prawda. Wybraliśmy creme de la creme tak naprawdę, ale w przypadku Red Dead Redemption no, trudno użyć innego słowa. Bo jeśli Red Dead Redemption pierwszy wam się naprawdę spodobał, Red Dead Redemption 2 w niczym nie będzie przypominał pierwszej części, jeśli mamy 4. W niczym ona nie przypomina. To jest coś zupełnie innego. Nie wiem, Mariusz, możesz się ze mną zgodzić, może nie, bo nie pamiętam, czy grałeś, ale... Kwintesencja Dzikiego Zachodu. Kwintesencja Dzikiego Zachodu, ale nie filmów, to jest ważne do podkreślenia, nie filmów, ale właśnie muzyki. To jest cholernie trudna sztuka do wykonania, do wykonania, żeby po raz kolejny nie iść tymi drogami spaghetti westernów, tylko rzeczywiście w jakiś sposób odtworzyć te realistyczne klimaty. Rockstar jest mutantem, jeśli chodzi o szukanie takich najmniejszych detali w swoich grach. Muzyka, myślę, jest takim elementem. To jest taki malutki detal. Tak właśnie brzmi prawdziwy dziki zachód. Dobrze, jeśli jesteście fanami, jak najbardziej proszę, polecam. Tak, i zachęcamy też do przeczytania recenzji na łamach serwisu. No, gra, o której będziesz mówić teraz. 60. miejsce, także jej ja uśmiech wyjść. Na twarzy mam po prostu. Katamani Damacy. Co tu tutaj dużo można dodać, tak? Yumi Ayake, Asuki Sakai, Akitaka Toyama, Yoshitaki Yano, Yuri Mitsumi i Hideki Tobeda. Brzmi jakby tekst piosenki, bo nieźle się zrymował. To jest po prostu festiwal wszystkiego. Melodii, wariacji na temat różnych gatunków muzycznych. Ja zresztą pisałem o tym w recenzji, którą możecie przeczytać też na stronie. Tam jest po prostu wszystko, tam jest wybuch, to jest festiwal melodii, kreatywności, no nic więcej, nic tutaj nie mogę dodać, ale z jedną ujmą, niestety ścieżka dziękowania jest do wszystkich, bo sądzę, że zachodni gracz... To jest taki, mega specyficzny soundtrack. Tak, może ta muzyka odrzucić. W każdym razie ja uważam, że to jest kwintesencja też jeszcze czasów z konsoli Sony PlayStation 2, jak jeszcze wtedy naprawdę mnóstwo powychodziło pięknych ścieżek dźwiękowych. No ale Pawle, też dziwnych gier. I Katamari do nich się zalicza. Tak jest. Zamykamy kolejną dziesiątkę i już otwieramy miejsca 50. Od miejsca 59. Paweł, ale czym otwieramy tę 50? Nino Kuni, no, War dużym... of the White Witch. Joe Hihashi. W dużym skrócie... Hisaishi. W dużym skrócie Studio Ghibli w końcu postanowiło zrobić własną grę. No nie wiem, co innego mogę powiedzieć tak naprawdę. Oczywiście żartujemy, tak naprawdę współpracowali ze twórcami gry Level 5. Level 5, dokładnie. Ale tak, te klimaty tych filmów Studio Ghibli słychać na tym soundtracku. Muzyka, która została skomponowana w tydzień jeszcze, żeby było zabawnie. Tak, i to jest najfajniejsze. W przeciwieństwie do Nino Kuni 2, gdzie muzyka, nie wiem, poszła w jakieś dziwne, przykre rejony i pamiętam, że w recenzji o tym napisałem, że to było... muzyka była okej, ale to naprawdę było coś dziwnego. W przypadku pierwszej części muszę powiedzieć, że to jest właśnie taki szczyt możliwości Hisaishiego. Jeśli naprawdę lubicie, cenicie, uwielbiacie filmy Ghibli i uwielbiacie te klimaty związane również z muzyką, zwłaszcza z tych animacji, które są zawsze były piękne, chyba w żadnej animacji nie zdarzyło mi się, żeby mi się nie spodobało. To musicie po prostu jednym słowem przesłuchać. Musicie, dokładnie. Dobrze, Pawle, 58 miejsce.
Sonic the Hedgehog 2, Masato Nakamura. W moim przypadku jedynka, może zobaczymy, gdzie jedynka, czy w ogóle jedynka wyląduje, ale to chyba po części też była twoja propozycja tej drugiej części. Ja, chyba to wynikało też z tego, że tam pojawiły się nowe postacie, bardziej rozbudowany ten był świat. Niektóre tematy zostały, te, które były popularne z pierwszej części, rozbudowane, czyli jednym słowem więcej tego dobra. Tak, ma być po prostu więcej, szybciej i lepiej. Tak w dużym skrócie. Też, tak, no i bardzo dużo też jest nawiązania do Fusion, do Jazz Fusion, do dużo takich właśnie takich, powiedzmy, muzyki z lat 70., z lat 80. Sądzę, że tutaj naprawdę dużo dobra znajdziecie. Pawle, 57 miejsce. To od tego się wszystko zaczęło. O Jezus, 57 miejsce. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Harry Gregson Williams i Noriko Hibino. Chciałem powiedzieć, że to jest muzyka filmowa, ale ugryzłem się na szczęście w język. Bo fakt faktem, sama gra ma taką stylistykę filmową. Ja powiem tak, jest w tym trochę prawda, że jest to muzyka filmowa, bo pamiętajmy o tym, że finalnie tych dwóch kompozytorów byli oni odpowiedzialni za dwa elementy. Pierwszym elementem było to, że Gregson Williams był odpowiedzialny za muzykę do wstawek, bo tych wstawek, jak sami, jeżeli kto grał, to pamięta, że było ich multum, bardzo dużo, a z kolei Hibino robił muzykę tą taką, powiedzmy, w samej grze, czyli takie do elementów typowej rozgrywki. Muzyka była mocno ambientowa, momentami elektroniczna, tak więc i też osobny album z tego wyszedł. The Other Side chyba bodajże się nazywa. Ale to połączenie naprawdę się udało. Tak, fuzja, czyli Kojima znowu pokazał, na czym się zna. Tak. Z jednej strony rzeczywiście macie takie klimaty fakt faktem filmowe, ale z drugiej strony nie zapomniano o tym, co jest w tej grze najważniejsze, czyli te utwory ambientowe, te pod motywy skradankowe tak naprawdę. I naprawdę świetna muzyka, ale też podwaliny pod kolejne części, które się pojawią. Na pewno jeszcze będziemy, sądzę, że chyba który jeszcze jakaś się na pewno znajdzie. 56. Pawle, 56. No i ja tu powinien ci zostawić, bo to jest twoja ulubiona chyba odsłona. Dobrze, mogę powiedzieć. 56. miejsce, Final Fantasy 12. Hitoshi Sakimoto, Nobuo Uematsu, Hayamatsu, Masayoshi Iwata, Taro Hakase, Yuki Toriyama i powtórzę to, co powiedziałem w przypadku God of War 2. Jeśli tam muzyka to było tak naprawdę wyciśnięcie wszystkich soków z tej konsoli, tak się wtedy zastanawiałem, czy istnieje jakaś gra, czy jakiś soundtrack, który potrafi wycisnąć coś jeszcze więcej. Myślę, że Final Fantasy 12 do tego się idealnie nadaje. No, potężna, czy monumentalna, fantastyczna muzyka pod baśniowa pod, znowu. Baśniowe, taka pod grę fantasy. Świetnie zorkiestrowana. Wcześniejszej twórczości kompozytora Sakimoto i Masaharu Iwaty. Zresztą o tym też rozmawialiśmy z naszym kolegą Pawłem, którego pozdrawiamy. Więc też odsyłamy wam. Sądzę, że tam najwięcej o tej muzyce powiedzieliśmy. Paweł, czas nas goni, wypadałoby się zmieścić. Nie zmieści. Już ci mogę powiedzieć, że się nie zmieściliśmy. Wiem, przekroczyliśmy. Więc wybaczcie, że tutaj dotrwaliście, tak więc jeszcze dosłownie kilka miejsc nam zostało. Jeśli chodzi o Final Fantasy 12, rzeczywiście odnoszę do naszego tekstu na stronie internetowej, ale również do naszego podcastu, gdzie mówimy o całej serii. No dobrze, 55. miejsce, to ja sobie pozwolę teraz powiedzieć. Psychonauts 2, Peter McConnell, i to jest właśnie to, co w grach wideo, w muzyce do gier wideo ja oczekuję, czyli tej różnorodności, nawiązań do różnych stylistyk muzycznych, pełna paleta barw, jest tu dosłownie wszystko, po psychodeliczny rock, po jazz, po muzykę elektroniczną, no
naprawdę każdy miłośnik muzyki, różnych gatunków muzycznych znajdzie coś dla siebie. Na razie sądzę, i to z pełną odpowiedzialnością mówię, że to jest najlepsze obok Grim Fandango, a nawet momentami bym powiedział lepsze od Grim Fandango Psychonauts 2, bo to co tam się dzieje, to naprawdę to mam nadzieję, że to przejdzie do legendy. Tak można powiedzieć, że warto było naprawdę tyle lat czekać na kolejną część. No, aż Peter znowu będzie miał okazję. Dobrze, Pawle, 54. miejsce. 54. miejsce, The Elder Scrolls Oblivion. Muzyka Jeremy'ego Soula. Myślę, że to jest taki pierwszy soundtrack, o którym można powiedzieć, że to się wszystko zaczęło. Wszystko się zgadza, bym powiedział. To jest właśnie... przedsmak tego, co później mieliśmy w Skyrimie dosyć. Dokładnie, bo Morrowind był soundtrackiem, tylko przyznam się z ręką na sercu, że ja nie pamiętam niczego z żadnych utworów. W przypadku Oblivionie już mogę powiedzieć, że poszło to o kilka kroków dalej, już jest zdecydowanie lepiej, już gdzieś się ta gąska pojawiła i myślę, że to jest idealny tytuł, idealny soundtrack startowy dla kogoś, kto chciałby zacząć swoją podróż z The Elder Scrolls. Ten soundtrack to jest taki jeden wielki motyw wprowadzający do wspomnianego przez ciebie Skyrima. Mm-hmm. No dobrze, znowu ci to zrobię, ale zrobię dlatego, bo wiesz dlaczego. Miejsce 53 i co tam się znalazło na tym 53? Miejsce 53, Street Fighter 2, Yoko Shimomura i Sao Abe. Tu poleci na pewno temat Kena. O Jezus, tak, jak najbardziej, musi. No nie wiem, co mogę tej grze powiedzieć. To jest esencja muzyki do bijatyk, tak? I gdyby nie Mortal Kombat, chociaż powiedzmy sobie, Przepraszam bardzo, gdyby nie Street Fighter 2, nie byłoby Mortal Kombat. Oj tak, nie byłoby Tekkena. Nie byłoby Tekkena, nie byłoby nic. Chyba nawet był Virtua Fighter. No wielu bijatyk by nie było wtedy, ale pod kątem muzyki, co tam się dzieje, bo każda postać ma swój temat. Każda z Jak się ogrywa te plansze, no to... Każda postać ma własny motyw, każda postać charakteryzuje się krajem, z którego pochodzi. Temat Blanki na przykład przez Yoko Shimomurę napisany. No. Dokładnie, tam po prostu dzieją się czary, których nie spotkacie tak naprawdę w innych bijatykach właśnie wspomnianych przez ciebie, czyli Virtua Fighter. Z ówczesnych czasów szczególnie. Dokładnie. No dobrze. Takiej różnorodności nie znajdziecie nigdzie. To ja od razu mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Możecie rzucać we mnie kamieniami, ale zdania nie zmienię. No dobrze, już się powoli zamykamy tą listę. 52. miejsce, The Neverhood, Terry Scott Taylor. Kompletna wariacja na temat muzyki jazzowej, w sumie takiej psychodelicznej jazzowej, bym powiedział momentami. To jest jeden z najdziwniejszych soundtracków, jakie przesłuchałem w grze point and clickowej tak naprawdę. Znaczy, biorąc pod uwagę to, czym jest Neverhood, jak bardzo dziwne jest, a ja się nawet trochę nie dziwię. To więc to jest chyba najlepsze podsumowanie na temat tej muzyki. Pawle, 51. miejsce. Turrican, Chris Hasselbeck. Co mogę powiedzieć? Czasy Commodore 60, to jeszcze chyba na Amidze się też pamiętam, że pojawiło chyba to na Super Nintendo, jeszcze była jakaś wersja. To jest też chyba... Jak każde, nie wiem, jak Japończycy mają Nobuo Matsuko i Eiji Sugiyama, jak w Stanach mieli Jeremy'ego Soula, Justina Wintory, to Niemcy mają właśnie Chrisa Hulsbecka i myślę, że to jest kompozytor. Hulsbeck, który pokazał w tamtych czasach, że można trochę inaczej napisać muzykę akcji. No bo to też były takie elementy trochę kontry, ale to co on na chipach Commodore zrobił, to jest naprawdę niesamowite. Znaczy to jest szkoła programowania i tworzenia dźwięków, taka europejska szkoła tak naprawdę. Tak, mega uzdolniony kompozytor. Dobrze, drodzy widzowie, drogie słuchaczki oraz słuchacze, no to doszliśmy do tego 50. miejsca i tym samym też będziemy zamykać naszą listę, do której wrócimy za rok. No, miejmy nadzieję, że dotrwamy do tego 100. odcinka i też z nami będziecie. Tak więc, Pawle,
50 miejsce. 50 miejsce, oczywiście Tekken 3. Czyli ojej. Od Namco Sounds, to jest legenda. Najlepsza odsłona pod kątem muzyki. Najlepsza odsłona pod kątem muzyki, tak jak Soul Calibur 3 jest dla, no cóż, Soul Calibura, tak Tekken 3 jest dla Tekkena. Moja ulubiona odsłona generalnie, jeśli chodzi o konsole i automaty, przy której spędziłem potężną liczbę godzin. A to jest to samo, co można by było powiedzieć w przypadku Soul Calibur 3. To jest niezapomniany soundtrack, przy którym spędziliśmy naprawdę potężną liczbę godzin, mnóstwo czasu i mnóstwo wspomnień. I będziemy to miło będziemy wracać bardzo często właśnie dzięki tej muzyce, która ta różnogatunkowość, która tam się pojawiła, zresztą to były mnóstwo wypłynęło wtedy nowych muzyków i właśnie kompozytorzy się też wzorowali na tych gatunkach muzycznych. Ale o tym też możecie przeczytać na łamach naszego serwisu. I niestety będziemy już musieli kończyć, bo i tak bardzo długo was przytrzymaliśmy, za co wam serdecznie dziękujemy, że wytrzymaliście z nami. Również przepraszamy za wszelkie przejęzyczenia, literówki i wszystko, co tu się działo, ale to emocje, trochę tak, czas gonił. A wiemy, że nie chcecie słuchać 2-3 godzin naszego marudzenia. Tak jest. No tam marudzenia od razu. A staramy się zawsze zdzielić z wami pozytywną energią, a jeżeli chodzi o muzykę do gier, to tym bardziej. Tak więc drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, mieliście okazję usłyszeć 50. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Bardzo jeszcze raz serdecznie z tego miejsca wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Zachęcamy nowe osoby lub te osoby, które nas słuchają, do subskrybowania na wszelakich kanałach streamujących podcasty i mamy nadzieję, że niebawem usłyszymy się w 51. odcinku, bo już z Pawłem szykujemy dla was niezłe niespodzianki. Tak więc z tego miejsca kłania się w pas niczym wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.